Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, bo po tej stronie oceanu, wśród uczestników, którzy myślę, że są z Ameryki Północnej, to już wieczór. Nazywam się Eliza Sarnacka-Mahony i współpracuję z Fundacją Dobra Polska Szkoła. Ten webinar jest trzecim w naszym cyklu webinarów poświęconych dwujęzyczności. Został zorganizowany przez Fundację Dobra Polska Szkoła, a także przy współpracy Fundacji Edukacja dla Demokracji i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. To będzie nasz ostatni webinar, zaplanowaliśmy trzy, natomiast jak będzie wyglądała sprawa w przyszłości, to zobaczymy. Jeżeli będzie zainteresowanie z Państwa strony, to myślę, że możemy tę tradycję kontynuować. Co jeszcze? Włączę Państwu stronę początkową, bo o to prosiła mnie Marta, nasza redaktor naczelna, której nie ma dziś z nami, ponieważ Marta jest w Polsce i mam nadzieję, że jej wyprawa zaowocuje zacieśnieniem współpracy ze stroną polską, a to przełoży się na lepsze funkcjonowanie portalu Dobra Polska Szkoła i naszej fundacji Dobra Polska Szkoła w propagowaniu dwujęzyczności, polskiego języka i polskiej kultury. Parę słów o mnie. Nazywam się Eliza Sarnacka-Mahony. Jestem dziennikarką, a do tego i pisarką, i tłumaczką, jak to się często zdarza, gdy osoba zajmująca się pisaniem mieszka za granicą. Dwujęzycznością, zagadnieniami związanymi z nią zajmowałam się już na studiach. Najpierw na Uniwersytecie Warszawskim, na studiach językowych, na anglistyce, a następnie na Uniwersytecie w Durham, w Wielkiej Brytanii. Generalnie przez długi okres czasu nie pisałam zbyt wiele o dwujęzyczności, natomiast dwujęzyczność jest w moim życiu obecna od bardzo długiego czasu. Zaczęło się jeszcze w czasach, gdy sama byłam dzieckiem, zaczęłam uczyć się języka rosyjskiego i języka angielskiego, a potem 15 lat temu, gdy urodziła się moja pierwsza córka. I gdy natknęłam się na Fundację Dobra Polska Szkoła, na początku był to tylko portal, zobaczyłam, że może to być bardzo dobre miejsce, by skontaktować się, a również z innymi ludźmi w sytuacji podobnej do mojej, a również podzielić się moimi doświadczeniami, ponieważ okazuje się, że udało mi się w moim macierzyństwie i w dwujęzycznym wychowaniu dzieci osiągnąć coś, co zauważyłam to dopiero później. Bardzo wielu z nas, rodzicom, a zwłaszcza rodzinom opolowym, o której dzisiaj powiem, nie zawsze się udaje. Mianowicie nie tylko nauczenie dzieci podstaw języka polskiego, lecz również rozwijanie tego języka i utrzymanie aktywnej komunikacji oraz umiejętności językowych, również wtedy, gdy dziecko wychodzi z fazy wczesnodziecięcej, kiedy to o wiele łatwiej jest je zmotywować, uczy się, żeby zadowolić rodziców. Ale właśnie, gdy robi się starsze, gdy zaczyna poszukiwać swoich własnych dróg, gdy zaczyna się buntować. Obie moje córki bardzo sprawnie posługują się językiem polskim, piszą, czytają i do tego komunikują się między sobą również po polsku. Co, jak już wspomniałam, uważam za moje wielkie osiągnięcie, tym bardziej, że jesteśmy rodziną Opol. OPOL, czyli z języka angielskiego, One Parent, One Language, czyli jeden rodzic, jeden język. Czym dokładnie jest rodzina OPOL, powiem troszeczkę później. Natomiast chciałabym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od filmu, co może już jest tradycją, a wprowadzić. O, zniknęłam, już jestem. A wprowadzi Państwa w temat dzisiejszego spotkania. Thank you.
Proszę Państwa, to był film w oparciu o prawdziwą rozmowę. Ta rozmowa wydarzyła się między mną a koleżanką mojej córeczki. Córka była na spotkaniu, na co tutaj nazywamy potocznie na playdate. Dziewczynka ma rodziców z Tajwanu, co jest ważne, nie z Chin, zawsze to powtarza. I gdy była mała, okazuje się, że mówiła po chińsku, natomiast potem w pewnym momencie przestała, tak jak to było na filmie. Była bardzo zainteresowana, w jaki sposób, jak to możliwe, że Wiktoria, będąc w podobnej sytuacji do jej, czyli mając rodzica przynajmniej jednego, który mówi do niej w innym języku, potrafi się tym językiem posługiwać. No i przeprowadziłam z nią taką rozmowę i powiem Państwu, że kilka dni temu spotkałyśmy się w szkole. Koleżanka, ja odbierałam córeczkę, ona akurat podbiegła i powiedziała: proszę Pani, powiem Pani, że ja dużo o tym myślałam i tak jak Pani powiedziała, zaczęłam przypominać sobie to, co już wiedziałam, poprosiłam mamę, żeby z powrotem zamiast po angielsku mówiła do mnie po chińsku. I wie Pani co? I nagle i zaczęłam mówić. I tak jak było, powiedziała, że troszeczkę ma problemy z akcentem, nie wszystko potrafi powiedzieć, ale będzie nad tym pracowała i powiedziała, że ma takie ambicje, by po powrocie do szkoły, w przyszłym roku szkolnym, móc się posługiwać z rodzicami po chińsku o wiele swobodniej, niż potrafi to zrobić teraz. Więc jest mi bardzo przyjemnie, że nasz przykład naszej rodziny zainspirował kogoś innego. Przejdźmy teraz do prezentacji. Co to jest rodzina opolowa, czyli rodzina, w której jeden rodzic przekazuje dziecku lub swoim dzieciom jeden język. Dziecko rozmawia w jednym języku z jednym rodzicem, w drugim z drugim. Rozróżniamy w żargonie profesjonalnym, można to tak powiedzieć, mówi się o języku większościowym i mniejszościowym. Język większościowy to jest język kraju zazwyczaj, w którym rodzina mieszka, natomiast język mniejszościowy to jest, aha, w którym rodzina mieszka i z którego najprawdopodobniej pochodzi jeden rodzic, a język mniejszościowy to jest ten, który przekazujemy dziecku w domu, przekazywany przez jedno z rodziców. Rodzeństwo może w takiej rodzinie, choć w większości przypadków niestety do tego tak się to nie kończy, więc może porozumiewać się w języku mniejszościowym. Bardzo często jest tak, że się nie porozumiewa. Również w takich rodzinach spotyka się modele, że dziecko posługuje się z rodzicem od języka mniejszościowego w domu, czy gdy rozmawiają między sobą, natomiast mogą być ustalone reguły, że gdy są w towarzystwie innych ludzi, wtedy mogą przestawiać się na język większościowy, no po prostu w tym celu, by ułatwić sobie komunikację w danej sytuacji. I celem rodziny opolowej jest, by utrzymać komunikację w języku mniejszościowym między dzieckiem, dziećmi a rodzicem. Oczywiście chodzi o komunikację, umiejętności komunikacji w języku mniejszościowym z otoczeniem, ale wygląda to tak, że jeżeli dziecko posługuje się językiem, w naszym przypadku jest to język polski, z rodzicem, będzie najprawdopodobniej umiało i chciało, i nie będzie miało oporów, żeby używać tego języka także w okolicznościach, w których może używać, czyli w komunikacji z innymi osobami, z innymi Polakami, z krewnymi i oczywiście, gdy wyjeżdżamy, robimy to na urlopy, na wakacje do Polski, również nie będzie miało oporów, żeby swobodnie używać języka polskiego, gdy jest w Polsce. Tak wygląda rodzina opolowa. I problem nas rodziców, właśnie który dotyka, wydaje mi się, że rodzin opolowych troszeczkę bardziej niż rodzin, w których oboje rodzice posługują się językiem mniejszościowym, jest to, że w pewnym momencie dziecko przestaje chcieć mówić po polsku. Dzieje się tak zwykle u dziecka starszego, dziecko, które jest w starszych klasach szkoły podstawowej, natomiast wiek gimnazjalny, który przynosi ze sobą mnóstwo wyzwań na niwie psychologicznej, jest okresem, w którym z wielu różnych powodów mnóstwo dzieci przestaje posługiwać się językiem polskim lub zaczyna się buntować i staje się to problemem. I teraz, jakie mogą być problemy? Oczywiście problemów może być masa, ja wyliczyłam tylko kilka, które wydaje mi się najważniejsze. I z tych problemów, sądząc
po zachowaniu moich własnych córek, z mojego doświadczenia z innymi dziećmi dwujęzycznymi, z rodzinami dwujęzycznymi. Bardzo ważne w przypadku dziecka starszego staje się środowisko. Danusia Świątek, która prowadziła pierwszy webinar, wspominała o tym, że... Halo? I się przerwaliśmy. Czy słychać mnie? Przepraszam, ale mnie się przerwało coś i nic nie słyszę. Czy słychać, jak mówię? Aha, dobrze, to może ja, to nie wiem, coś mi tutaj wysiadło. Dobrze, to kontynuujemy. W przypadku dziecka starszego zaczynają się liczyć opinie rówieśników. Opinie środowiska, dziecko to jest zresztą naturalny proces, dziecko musi wyjść spod naszych opiekuńczych skrzydeł, musi posmakować świata i tego, co ten świat mu do zaoferowania, by może kiedyś w przyszłości z powrotem do nas wrócić, ale w tym okresie dojrzewania dzieci raczej są nastawione na to, by brać przykład z zewnątrz, niż słuchać się tego, no, tego, co mamy im do powiedzenia my rodzice. I jak to się przekłada na sytuację językową? Jeżeli mamy środowisko przyjazne językowi polskiemu, może to być różnica taka, jaka jest między dniem i nocą. Jeżeli środowisko jest nieprzyjazne i co rozumiem pod tym, co rozumiem mówiąc środowisko nieprzyjazne, możemy mieć do czynienia z rówieśnikami monolingwialnymi, którzy mogą się naśmiewać z tego, że nasze dziecko jest dwujęzyczne, jeżeli oczywiście o tym wiedzą. Mogą to być również polscy rówieśnicy, znajomi, polonijni naszego dziecka. Mogą to być dzieci, z którymi nasze dziecko uczęszcza do polskiej szkoły, które mają niechętny stosunek. Może chodzą do polskiej szkoły, ponieważ wymagają tego od nich rodzice, ale z wielu różnych przyczyn same nie czują się zbyt zmotywowane do nauki. I niestety nasze dziecko może też wtedy przejąć te postawy i na zasadzie, dlatego że nie chce, dlatego żeby zrobić nam zazłość, najpierw przestać odpowiadać po polsku, udawać, że nie rozumie, a jeżeli mu na to przyzwolimy i sami zaczniemy odpowiadać po angielsku, czy w jakimkolwiek innym języku, w jakim do niego mówimy, może dojść do tego, że dziecko w ogóle przestanie mówić po polsku. Odpowiedzialne za postawy językowe naszych dzieci mogą być trudności w szkole i w relacjach z przyjaciółmi, trudności w relacjach z innymi członkami rodziny, wtedy będziemy mówili o odreagowywaniu, o buncie. Jak wspomniałam, dzieci w tym wieku buntują się nie tylko z powodów językowych, również z wielu innych, więc to, by zbuntować się przeciwko używaniu języka polskiego, może być członem większego problemu. Bardzo ważne, brak poczucia, że język polski jest naszemu dziecku rzeczywiście potrzebny. Małe dzieci uczą się języka, ponieważ my je o to prosimy. Chcą nam zrobić przyjemność, o wiele łatwiej jest je zmotywować jakąś nagrodą. Komunikacja jest prostsza, ale głównie jeżeli my będziemy mieli pozytywne nastawienie do języka, małe dziecko będzie używało tego języka, bo to będzie coś wyjątkowego, będzie wiedziało, że to ma dla nas znaczenie, więc używanie języka polskiego będzie miało znaczenie również dla dziecka. W przypadku dziecka starszego to już nie działa. Ale jeżeli stworzymy mu warunki, w których poczuje, że nauka tego języka, używanie języka polskiego jest mu autentycznie, może mu się do czegoś przydać, że to ma sens, że może to wzbogaca go w jakiś sposób, że może w ten sposób będzie się pozytywnie wyróżniał na tle swoich rówieśników, to może nam pomóc w przywróceniu lub w utrzymaniu języka polskiego. I wreszcie... Nie wiem, czy możemy mówić o błędzie, może często sposób, w jaki nauczamy nasze dzieci, nieświadomie robimy to w sposób, który jest dla nich nudny. Więc jaka jest percepcja języka polskiego, a także polskiej kultury i obyczajowości i w jaki sposób przekazujemy dziecku język polski, czyli czy robimy to w sposób dla niego atrakcyjny, czy w sposób, który go nudzi, może mieć kolosalne znaczenie na to, czy nasze dziecko będzie chciało utrzymać mowę polską, czy będzie może chciało jej się uczyć, jeżeli ma tylko szczątkową wiedzę, a w pewnym momencie chciałoby wrócić, czy nie. I kolejny komponent tej układanki to czas. Powiedziałabym, że w przypadku, jeżeli chcemy bądź to nauczyć, bądź przywrócić komunikację po polsku ze starszym dzieckiem, u którego ta komunikacja na jakiś czas zanikła, czas, jaki będziemy musieli zainwestować, staje się priorytetem. I teraz pokażę Państwu planszę z informacją,
która może niektórych przerazi, mam nadzieję, że nie, ale liczba jest pokaźna. Dziecko dwujęzyczne potrzebuje minimum 20 do 25 godzin aktywnej komunikacji w języku mniejszościowym w ciągu tygodnia. Nie jest to liczba wzięta z sufitu, proszę Państwa. Były badania prowadzone, wiem, że w kilku miejscach na świecie, w Europie, a York w Toronto, gdzie działa wspaniały ekspert od dwujęzyczności o polskich korzeniach, profesor Białystok. I to są, i po prostu ta liczba została potwierdzona naukowo, że dzieci, które mają zapewnione ten wymiar komunikacji, aktywnej komunikacji w języku mniejszościowym w tygodniu, potrafią ten język utrzymać, jak również rozwijać go. Natomiast godziny poniżej tej puli przedstawionej na planszy, wtedy pojawiają się problemy. I przykładowo pokażę Państwu, jak można alokować te godziny. Proszę nie brać tej planszy jako jakiegoś stricte modelu, którego trzeba się ściśle trzymać. To jest przykład, bo w każdej rodzinie, każda rodzina może mieć własne pomysły na to, w jaki sposób przekazywać dziecku język mniejszościowy. Tak jak tutaj to jest rozpisane, 8 godzin to jest interakcja werbalna w weekend. W weekend mamy więcej czasu, który my możemy spędzić z dzieckiem. Wycieczki, czas na rozmowę, czas może na wspólne poczytanie, na porozmawianie o tym, co dziecko przeczytało, może co obejrzało. Dlatego te 8 godzin to jest weekend. W wielu rodzinach dwujęzycznych, w mojej też, mamy taką zasadę, że żeby weekendy zostawiać bardziej otwarte. Ja tę zasadę realizuję właściwie od urodzenia moich dzieci. Nigdy nie zapisywałam dzieci i robiłam to bardzo świadomie na dodatkowe zajęcia, co wiem, że jest bardzo popularne, zwłaszcza po tej stronie oceanu, pozostawiając weekend w miarę otwarty właśnie po to, by móc z dziećmi pobyć, by jeżeli tydzień był bardziej szalony i zaganiany właśnie w ten weekend, żeby można z nimi było porozmawiać, nie tylko dlatego, że jest to dobre dla nas jako dla rodziny, prawda? Im więcej komunikujemy się z naszymi dziećmi, tym zacieśniają się nasze relacje, ale od strony językowej, ponieważ jak chyba wszyscy rodzice dzieci dwujęzycznych, a zwłaszcza z rodzin, gdzie mamy do czynienia z językiem mniejszościowym i większościowym i językiem rodziny, tak jak w naszym przypadku, jest język angielski, więc ten weekend jest właściwie naprawdę bardzo dobrą okazją, żeby nadrobić zaległości. Interakcja werbalna w tygodniu 3 godziny, oczywiście może to być o wiele więcej. Zakładam, że w ciągu tygodnia dzieci są w szkole, mają zajęcia pozalekcyjne i może rzeczywiście ta komunikacja, czas na tę komunikację jest wtedy, gdy wieziemy gdzieś dziecko, czy przywozimy skądś, czy może podczas po kolacji, przed kolacją. Dlatego nie jest to liczba zbyt duża, ale mówię, proszę nie trzymać się ściśle, bo to można ten czas alokować inaczej. Chciałam zwrócić uwagę na czytanie na głos i na czytanie wspólne. Będę chciała o tym powiedzieć za chwilę troszeczkę szerzej. Wspomnę tylko, że jestem wielką zwolenniczką w rodzinach dwujęzycznych czytania przez dziecko na głos. Swego czasu prowadziłam dyskusję na ten temat z paniami, które prowadzą Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. My w Dobrej Polskiej Szkole prowadzimy podobną akcję Cała Polonia Czyta Dzieciom i panie te, przyjechawszy z Polski i z doświadczeniem pracy z dziećmi w większości monolingwialnymi z terenu Polski, nie były zwolenniczkami tego, by dzieci czytały na głos. Kiedyś była to metoda nauki czytania, podejrzewam, że wszyscy w czasach szkolnych musieliśmy czytać na głos, zwłaszcza w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Teraz jest podział opinii, że im szybciej dziecko nauczy się czytać wzrokowo, tym lepszym będzie czytelnikiem. Ale mówimy o dzieciach dwujęzycznych, o dzieciach, które, tak jak było to pokazane w filmie na początku, znaczy zasygnalizowałam, o dzieciach, które być może mają obawy co do sposobu wymawiania słów w języku, który nie jest dla nich językiem ojczystym. Ja przepraszam, mówię to z premedytacją, ale dziecko urodzone w Ameryce jako
swój kraj ojczysty poda Amerykę, Polskę ewentualnie dopiero na drugim miejscu i takie są twarde fakty i realia, którym nie możemy zaprzeczyć. Więc wracając do czytania na głos. Dziecko czytając osłuchuje się z brzmieniem własnego głosu. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, czytanie jest formą komunikacji, formą praktyki, która jest o wiele mniej stresująca niż gdy prowadzimy z dzieckiem oryginalną rozmowę typu ja zadaję pytanie, dziecko musi odpowiedzieć, czy dziecko musi sformułować pytanie, żeby uzyskać ode mnie odpowiedź. Odchodzi więc stres, który dziecko czuje, jeżeli jest zmuszone zaktywizować się i prawda, sformułować poprawne pytanie czy odpowiedź, ponieważ na piśmie wszystko już jest, wystarczy tylko przeczytać. Korzyści są ogromne również z tego względu, że to, co jest napisane poprawnie, a wiemy, że dzieci, zwłaszcza gdy wracają do języka polskiego lub cały czas uczą się języka polskiego, tak jak wszystkich języków, popełniają błędy. Popełniają błędy gramatyczne, jeżeli przyłapią się, że popełniły błędy, robi im się głupio, a to już jest niebezpieczna droga, bo jak wiemy, dzieci starsze i nastolatki najbardziej ze wszystkich rzeczy na świecie nie cierpią czuć się zażenowane i zawstydzane. Także 2,5 godziny czytania nie tylko nam, naszego dzieciom, ale także bardzo zachęcałabym i podkreślała, jak ważne i przydatne może być czytanie przez dziecko na głos. 3,5 godziny na słuchanie audio i muzyki. Na szczęście żyjemy w dobie internetu i dojście do muzyki jest prostsze niż kiedykolwiek. No i 4 godziny na czas ekranowy, może to być skajpowanie z krewnymi, którzy mówią po polsku, może to być używanie programów edukacyjnych po polsku, może to być oglądanie polskich filmów. Jeżeli nie jesteśmy zwolennikami ekranu, można przeznaczyć więcej czasu na czytanie, czy to już jest. To już, tak jak powiedziałam, w gestii każdej rodziny leży to, jak będzie chciała alokować ten czas. Jednak bardzo zachęcałabym, by w miarę możliwości realizować te 20 do 25 godzin. Na dwujęzyczność nigdy nie jest za późno. Dlaczego nie jest za późno, proszę Państwa? Bo i z takimi pytaniami czasami zwracają się rodzice dzieci, rodzice, którzy, jak sami powiedzą, przegapili ten moment, gdy można było u dziecka utrzymać język, jeżeli nauczyli dziecko we wczesnym wieku języka mniejszościowego, lub jeżeli nie nauczyli wcale, a dopiero potem, po jakimś czasie, gdy dziecko robi się starsze, czasami, gdy samo do nich przychodzi z pytaniem, dlaczego nie nauczyliście mnie języka, przecież posługujecie się nim. Są ludzie, którzy przekazują dzieciom swój język, dlaczego nie przekazaliście go mnie? Więc tacy ludzie chcieliby, ale mają wątpliwości, czy na dwujęzyczność nie jest za późno, bo wielu z nas w związku z tym, że dwujęzyczność jest tematem, który robi się generalnie o wiele bardziej popularny na świecie, słyszało zapewne, że małe dziecko wchłania język jak gąbka. Natomiast potem przychodzi jakiś moment, w jakimś wieku te mechanizmy, które są odpowiedzialne za przyswajanie bardzo bezbolesne i mimowolne przyswajanie języka nagle przestają działać. No i wtedy co? I wtedy trzeba by się było uczyć tego języka w sposób, w jaki uczymy się jakiegokolwiek innego języka obcego. Więc czy na taką funkcjonalną, pełną dwujęzyczność nie jest za późno, gdy dziecko jest w wieku trochę starszym? Więc proszę Państwa, nie jest za późno, na naukę jakiegokolwiek języka nigdy nie jest za późno, natomiast jeżeli jesteśmy rodziną dwujęzyczną i w domu jest native speaker, czyli powiedzmy sobie mama jest Polką albo tata jest Polakiem, takie dziecko ma przewagę nad wszystkimi innymi, głównie dlatego, że będzie się mogło uczyć języka w jego jak najbardziej naturalnej formie i postaci. Do tego, jeżeli rodzic jest dwujęzyczny, to wiadomo, że i posługuje się innym językiem, wiadomo, że gdzieś za nim stoją krewni. Jest kultura, której on jest nosicielem. Są przodkowie, o których można się dowiedzieć, a do tego, jeżeli rodzic będzie mówił do dziecka w swoim języku,
Co możliwe, jest tak zwana imersja, czyli przez specjalistów uznana dzisiaj za najskuteczniejszą metodę nauki jakiegokolwiek języka, czyli tak zwane totalne zanurzenie w języku. Dziecko będzie uczestniczyło w najbardziej naturalnej komunikacji, adekwatnej do każdej sytuacji. A po drugie, z czego rodzice w sytuacji, o której wspomniałam, pewnie nie zdają sobie sprawy, dziecko z rodziny dwujęzycznej zacznie się uczyć języka w najbardziej sprzyjających warunkach z możliwych, ponieważ najprawdopodobniej będzie już posiadało jakąś bierną znajomość języka. Dzieci, które używały języka, a potem przestały go używać, oczywiście będą miały dość dużą i bogatą bazę, ale nawet dzieci, którym rodzice nie przekazywali tego języka, ale które słyszały ten język z ust swoich rodziców, które były świadkami konwersacji, jakie rodzice prowadzili z innymi ludźmi posługującymi się ich językiem, mają już pewne językowe osłuchanie, a nasz mózg jest taką fenomenalną rzeczą, że od najmłodszych naszych lat koduje pewne sprawy i na przykład najprawdopodobniej te dzieci będą miały zakodowane, że w danym języku są troszeczkę inne głoski. One będą w stanie rozpoznać te głoski i gdy zaczną się uczyć i werbalizować to, czego się nauczyły, będą w stanie wyprodukować te głoski o wiele lepiej i o wiele szybciej niż człowiek, który nie miał doświadczenia życia, dorastania w rodzinie dwujęzycznej. I oczywiście w rodzinie dwujęzycznej zakładam, że będzie panował bardzo emocjonalny i pozytywny stosunek do nauczanego języka z racji tego, że jest to język ojczysty jednego z rodziców. Co warto wiedzieć i co warto zrobić, zanim podejmiemy decyzję i ostro weźmiemy się za to, by nasze dzieci jednak były dwujęzyczne? Przede wszystkim zachęcałabym Państwa do zapoznania się z motywacją dziecka do nauki. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że my chcemy, by dziecko było dwujęzyczne, a dziecko się upiera i twierdzi, że ten język nie jest mu do niczego potrzebny, no wtedy będzie ciężko. Wtedy najprawdopodobniej trzeba będzie rozwiązać jakieś inne problemy, które demotywują dziecko i zniechęcają dziecka do języka polskiego i nie będą to sprawy językowe, a będą to sprawy środowiskowe lub psychologiczne. Natomiast jeżeli porozumiemy się z dzieckiem i dziecko rzeczywiście wyrazi chęć, że tak, dobrze, to w porządku. No spróbujmy i spróbujmy wrócić do języka polskiego lub spróbuję nauczyć się tego języka. Dziecko, starsze dziecko, nastolatki na pewno będą już wiedziały, po co będą chciały uczyć się tego języka i dobrze by było, gdyby nam to powiedziały, ponieważ to nam pomoże potem w trakcie już pracy z naszym dzieckiem do motywowania. Jeżeli zdarzy się, że dziecko, nie wiem, zniechęci się, będzie miało gorszy dzień, jeżeli uzna, że bardzo źle mu idzie, że nie daje rady, a jednocześnie jeżeli będziemy wiedzieli, że zależy mu i byłoby z tego bardzo dumne, gdyby mogło mówić po polsku i porozumiewać się z krewnymi w Polsce w czasie wyjazdu na wakacje, wtedy będziemy mieli dodatkową broń w zanadrzu. Będziemy mogli zmotywować dziecko, mówiąc: słuchaj, ale wiesz, czy warto rezygnować? Cel, który masz przed sobą, jest naprawdę wspaniały. Może to jest tylko zły okres. Można również, bardzo zachęcam do tego i w przypadku moich dzieci bardzo to się sprawdziło, pochwały ze strony krewnych w Polsce. Muszę powiedzieć, że pochwały ze strony mojej, ze strony ojca moich dzieci, ze strony naszych znajomych polskich, gdy moje dzieci uczyły się i uczą się polskiego, gdy robiły postępy w pisaniu i w czytaniu, były ważne, ale pochwały, które słyszały, gdy pojechały do Polski i potrafiły się ze wszystkimi porozumieć, nie było porównania. Dlatego mówię, warto znać motywy dziecka do nauki, bo daje to nam pulę narzędzi, które potem możemy wykorzystać, by dziecko nie straciło motywacji i by ta nasza praca była owocna. Zachęcam również do zrobienia sobie listy celów, a przez cele rozumiem to, że i warto to bardzo aktywnie włączyć dziecko, by tak jak to w przypadku wielu różnych przedsięwzięć, by nie zakładać, że dziecko w przeciągu miesiąca opanuje podstawy polskiego i w przeciągu miesiąca będziemy już mogli z nim, prawda, prowadzić konwersacje. Najlepiej jest
robić takie plany na tydzień, może na miesiąc i ustalać z dzieckiem. W tym tygodniu będziemy pracować nad kolorami, tak? Lub w tym tygodniu będziemy pracować nad zadawaniem pytań i nad udzielaniem prostych odpowiedzi. Możemy zrobić plan miesięczny. Do końca tego miesiąca fajnie by było, gdybyśmy zrobili trochę postępów w czytaniu, gdybyś poćwiczył, gdyby to czytanie było troszeczkę płynniejsze. I jeżeli będziemy się trzymać tych celów i dziecko będzie robiło postępy, no wówczas najprawdopodobniej o wiele łatwiej będzie utrzymać motywację i entuzjazm dziecka do dalszej nauki. Ważna jest organizacja lekcji w domu lub w polskiej szkole. I tutaj chciałabym opowiedzieć historię mojej koleżanki, która popełniła błąd. I niestety dwujęzyczność jej córki nie wydarzyła się tak, jak myślałyśmy, że się wydarzy. Najpierw był duży entuzjazm. Jej córeczka, gdy się poznałyśmy, gdy zobaczyła, że moje dzieci są dwujęzyczne, jej mama mówi po polsku, ale nigdy do niej po polsku nie mówiła, stwierdziła, i to ona wyszła z inicjatywą, że ona też chce, że przecież kilka rzeczy nawet już umie powiedzieć, ponieważ nauczyli ją dziadkowie. No ja przekazałam koleżance podstawowe informacje, nawet zobowiązałam się do tego, że raz w tygodniu będę się ja spotykać z jej córką, żeby tą naukę trochę urozmaicić. I niestety co się wydarzyło? Był zapał, były chęci, ale nie było organizacji żadnych lekcji. Było to na zasadzie, aha, no to może coś zrobimy, pouczymy się dziś, a jak nie dziś, to jutro, a w tym tygodniu nie było czasu, no to dopiero coś zrobimy w przyszłym tygodniu. I tak zaczęło się odwlekać. Po prostu, no niestety, rodzina nie zrobiła miejsca w swoim grafiku na lekcję polskiego, a dziecko najprawdopodobniej dostało sygnał, że te lekcje były od początku traktowane trochę tak per noga, więc właściwie może one nie są takie ważne. No i po kilkunastu lekcjach, również moich z tą dziewczynką, opadł zapał, bo zaczęły się jakieś pierwsze trudności. I taki był koniec lekcji i dziecko to dziś nie mówi po polsku, chociaż no, jest już prawie dorosłą osobą i ma niestety do swojej mamy o to żal. Dlatego zachęcam, by wyznaczyć wręcz godzinę w tygodniu, taka, która będzie pasowała nam i taka, która będzie pasowała dziecku, i po prostu trzymać się tego, tak jak trzymamy się zajęć sportowych, czy lekcji muzyki, czy innych zajęć zorganizowanych, w jakich dziecko uczestniczy po szkole. By dziecko wiedziało, że to jest ważne, że my w naszym własnym grafiku robimy na to miejsce i że tylko jeżeli podejdziemy do sprawy z systematycznością, której ona wymaga, to będą tego efekty. Kolejna rzecz to indywidualne preferencje metod uczenia się i nawyki szkolne dziecka, bo starsze dziecko już ma nawyki uczenia się i my jako rodzice też zapewne orientujemy się, czy dziecko jest wzrokowcem, czy dziecko jest słuchowcem, czy może jest kinestetykiem, czyli osobą, która najlepiej uczy się przez tak zwane doświadczenie. Po angielsku jest bardzo fajne na to określenie hands-on experience, czyli nauka poprzez konkretne projekty. No i adekwatnie do tego, jak nasze dziecko najlepiej się uczy, warto organizować mu tą naukę. I tutaj podkreślenie jeszcze raz sprawy, o której wspomniałam wcześniej, że ważne, żeby zrewidować własny grafik i by znalazł się w nim czas na lekcje i na komunikację z dzieckiem. I na koniec mam dla Państwa kilka podpowiedzi i to są pomysły, które można wykorzystać zarówno w nauczaniu dziecka dwujęzycznego, które na powrót oswaja się z językiem polskim, a zakładamy, że ma bazę, bo gdy było młodsze, posługiwało się polskim, ale również dziecko, które dopiero zaczyna. Także i tutaj uwzględniłam między innymi pewne zabawy i pewne ćwiczenia, które realizowałam z koleżanką, z córką koleżanki, o której Państwu przed chwilą opowiedziałam. Przede wszystkim najważniejsze, włączamy polski. Dziecko przychodzi ze szkoły, zaczyna nam opowiadać coś po angielsku,
a my odpowiadamy dziecku po polsku. I teraz w przypadku dziecka, które posługiwało się językiem polskim, więc najprawdopodobniej ma doskonałą, dużą, bierną znajomość języka polskiego, dziecko to będzie rozumiało, a przekonamy się o tym, jeżeli udzielimy mu odpowiedzi, a ono będzie kontynuowało konwersację. Jeżeli nie udzieli nam prawidłowej odpowiedzi, wtedy możemy wybadać grunt, na ile język polski, jaka jest znajomość języka polskiego u dziecka, które już się nim posługiwało. Natomiast u dziecka, które dopiero zaczyna, włączenie języka polskiego ma tę wielką zaletę, że dziecko zaczyna się z tym językiem osłuchiwać. A chodzi o to, by, jak wiadomo, osłuchanie się z językiem to sprawa dużej wagi, ponieważ każdy język ma swoje odmienne głoski, odmienne dźwięki i jeżeli uczyli się Państwo jakiegoś innego języka angielskiego, ale może jeszcze jakiegoś oprócz tego, to wiedzą pewno Państwo, że na początku, jeżeli słuchamy wypowiedzi, nie znając jeszcze tego języka, w tym języku jawią się nam jako jakiś zlepek najróżniejszych głosek i nie potrafimy rozróżnić, gdzie kończy się jedno słowo, gdzie zaczyna się drugie, gdzie kończy się zdanie. Chyba że mówca stosuje bardzo wyraźną intonację. Osłuchanie się z językiem pozwoli nawet jeszcze w momencie, gdy nie dochodzi konkretna znajomość tego języka, właśnie z intonacją języka, z jego brzmieniem i pomoże na przyszłość w przyswajaniu sobie słów, zdań i w rozróżnianiu tego, gdy słyszymy język, a zwłaszcza jeżeli wiadomo, że każdy z nas ma troszeczkę inny akcent i dlatego osłuchanie się przywodzi, można powiedzieć, że im więcej będziemy do dziecka mówili po polsku, tym bardziej ten język będzie żywy i tym bardziej przygotuje to grunt pod to, by dziecko nie tylko rozumiało, ale potem również zaczęło tym językiem posługiwać się, zaczęło w nim mówić. Więc dajemy dziecku czas na bierność i osłuchanie się z językiem polskim. Nie ponaglamy, zdecydowanie to wiąże się również ze wspomnianym już tutaj listą celów do zrealizowania, ponieważ mamy do czynienia z naszym własnym dzieckiem, a jak wiadomo, dzieci o wiele chętniej słuchają innych rodziców, nauczycieli w szkole niż nas, dlatego myślę, że dobrą radą jest polityka niepoganiania. Jeżeli coś będzie szło troszeczkę wolniej, to trudno, natomiast najlepiej byśmy my uzbroili się w cierpliwość i gdyby dziecko wiedziało, że my tę cierpliwość mamy i że ma tyle czasu, ile chce na naukę polskiego, no a wszystko po to, proszę Państwa, żeby się nie zniechęciło i żeby nie straciło motywacji. Czyli przede wszystkim idziemy tempem dziecka, jeżeli potrzebuje, dajemy mu tyle czasu, ile potrzebuje na to, by zaczęło nas rozumieć i by w końcu zaczęło produkować pierwsze wypowiedzi po polsku. Dobrą zabawą na początku jest metoda na tak i nie. Czyli specjalnie tak formułujemy pytania do dziecka, by mogło na nie odpowiedzieć prościutko, tak lub nie. Tutaj będzie chodziło głównie, dziecko starsze najprawdopodobniej będzie nas rozumiało, będzie rozumiało bardziej skomplikowane wypowiedzi, natomiast dziecko, które dopiero zaczyna się uczyć, w ten sposób możemy kontrolować, ile dziecko rozumie i w jakim tempie powinna postępować nauka, a jednocześnie jeżeli przerabiamy z dzieckiem na przykład jakiś materiał, zakres leksykalny, przerabiamy kolory, czy może pory roku, czy dni tygodnia, wtedy ta metoda bardzo działa również w ramach sprawdzianu, tak? Czy dziecko przyswoiło, czy nie, a jeżeli tak, to możemy iść dalej. Zgaduj, zgadula to również podpowiedź zabawy na rozwój słownictwa, zarówno u dziecka początkującego, jak i u dziecka wracającego do języka polskiego. Przygotowujemy sobie karteczki ze słowami i są to rzeczy, które znajdują się w naszym otoczeniu, a potem opisujemy dziecku rzecz, którą mamy na myśli, ta rzecz znajduje się w otoczeniu i dziecko próbuje zgadnąć, co to jest. Możemy również dziecku, jeżeli dziecko jest niecierpliwe, jeżeli szybko się zniechęca, to możemy dziecku dać karteczki, na których zapisane są te słowa i dziecko po prostu będzie musiało wybrać. Kolejna zabawa na rozwój słownictwa, to skojarzenia.
polega na tym, że jedna osoba mówi jakąś rzecz, a druga osoba musi powiedzieć słowo, które w jakiś sposób kojarzy się z poprzednim. Następna osoba znowu mówi słowo, które kojarzy się z tym, co zostało wypowiedziane i tak dalej. Ograniczamy poprawki. Tutaj istnieją dwie szkoły. Ja jestem zwolennikiem ograniczania poprawek, ale do pewnego momentu. Żadne dziecko, zwłaszcza starsze, jak już powiedziałam, nastolatek, nie lubi, gdy jest poprawiane i nie lubi czuć się zażenowane lub czuć, że nie jest tak dobre, jak mu się wydawało, że jest. Więc jeżeli powie coś niepoprawnie, czy jest to błąd gramatyczny, czy jest to błąd leksykalny, a my natychmiast je poprawimy, może poczuć się w pewien sposób wręcz odrzucone, ponieważ ono się stara, a my wszystko, co my widzimy, to błąd w jego wypowiedzi. Dlatego warto dziecku pozwolić powiedzieć z błędem, nie poprawiać, tym bardziej, jeżeli zrozumiemy, co ma na myśli. Natomiast w miarę możliwości, w odpowiedzi lub w dość niedługim czasie użyć poprawnej formy gramatycznej lub użyć słowa, którego dziecko nie użyło, a może powinno było. Natomiast ja powiedziałam, że ja jestem zwolennikiem poprawek w pewnych sytuacjach i są to poprawki wtedy, gdy zauważymy, że dziecko błędnie posługuje się jakąś formą języka i robi to dość regularnie. Czyli jeżeli bo może to sygnalizować, że niestety zakodowało sobie złą formę gramatyczną i zaczyna ją aplikować, a im dłużej będzie to robiło, tym bardziej ta forma utrwali się w jego głowie i wtedy uważam, że należałoby dziecko poprawić. Oczywiście zrobić to z wyczuciem i z taktem, absolutnie, żeby nie zniechęcić, ale zrobić to, żeby jednak dziecko nie utrwalało błędu. Głośne czytanie. Opowiedziałam już Państwu o tym i powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że moje dzieci, które czytają po polsku i piszą po polsku, nawet starsza córka, która za chwilę będzie miała 16 lat, do dzisiaj czyta na głos. Swobodnie posługuje się językiem polskim, ale proszę ją o to, by czytała na głos w ramach ćwiczeń, zwłaszcza wtedy, gdy zdarza się nam w naszym życiu okres, że tej komunikacji po polsku jest trochę mniej. Nastolatki bywają bardzo zaganiane, zapracowane, zaaferowane życiem towarzyskim i konwersacje w tym okresie, nie tylko zresztą po polsku, ale i po angielsku, ograniczają się do jakiejś tylko zdawkowej wymiany, a wiadomo, że język nieużywany rdzewieje i nawet u dzieci, które bardzo dobrze posługują się językiem polskim, mogą nagle zacząć zdarzać się jakieś dziwolągi, błędy gramatyczne i leksykalne, zapominanie słów, to jest nagminne. Natomiast przeczytanie na głos, jak mówię, czytanie jest bezstresowe. Tak? Dziecko nie czuje przymusu myślenia, bo nikt od niego właściwie, to nie jest tak, że czegoś się od niego chce, że do czegoś się je zmusza, oprócz tego, że się prosi, aby przeczytało. Natomiast przeczytanie na głos przywraca pewną również płynność wypowiedzi, którą dzieci, jeżeli nie używają języka polskiego, mogą tracić. I dlatego mówię, ja jestem ogromną zwolenniczką i w naszym domu, w moim wychowaniu dwujęzycznym córek, zauważyłam przeogromne korzyści płynące z tego, że dzieci biorą książkę do ręki i w ramach praktyki po prostu czytają na głos. Czytajmy z dzieckiem i dziecku, do czytania naszym dzieciom po polsku chyba nie muszę zachęcać. Dam tylko taką jedną podpowiedź, że również dziecko, które dopiero początkuje w języku polskim, już takiemu dziecku też można czytać po polsku. I jest taka pewna metoda, że bierzemy książeczkę, czytamy zdanie po polsku. Jeżeli dziecko już troszeczkę rozumie, wtedy spróbujemy się zorientować, może zadając pytanie typu tak, nastawione na odpowiedź tak lub nie, czy dziecko zrozumiało czy nie. Potem możemy przeczytać to zdanie jeszcze raz i jeżeli dziecko nie rozumie, dopiero wtedy tłumaczymy to zdanie na angielski. Dalej propozycją, jak rozwijać w dziecka dwujęzyczność, są audiobooki. Jest to inwestycja, ponieważ audiobooki w Polsce
nie należą do najtańszych. Mnóstwo audiobooków można znaleźć w internecie, natomiast jeżeli chcemy, interesują nas książki współczesnych autorów, które na audiobookach są dostępne, jest nawet dość duży wybór, jest to wydatek, ale uważam, że jest to wydatek, który będzie procentował. W naszym domu audiobooki sprawdziły się fenomenalnie. Jeżeli mogę podpowiedzieć coś rodzicom, którzy być może poszukują dobrego audiobooku po polsku, to Ojciec Sztur i Syn Sztur nagrali polskie tłumaczenie przygód Mikołajka. Są wspaniałe opowiadania napisane z wielkim humorem i w naszym domu płyty były słuchane i są do tej pory do tego stopnia, że są prawie zdarte. Ale gorąco polecam, są to przygody Mikołajka i chyba nowe przygody Mikołajka. Polska muzyka młodzieżowa, jeżeli nasze dziecko fascynuje się muzyką i dużo ona dla niego znaczy, internet bardzo się przydaje. No i polskie radio, jeżeli możemy, najprawdopodobniej też przez internet. Bardzo często nastolatki mogą przekonać się, jeżeli znajdą w polskiej muzyce coś, co im odpowiada, mogą się wręcz przekonać do języka polskiego. Odgrywanie ról istnieje, wiemy już dzisiaj, że odgrywanie ról i zastosowanie teatru w życiu dzieci to nie tylko pomysł na rozwijanie kreatywności u dzieci, ale to pomysł, który wykorzystują psycholodzy w leczeniu dzieci, w terapiach, a językoznawcy właśnie uważają to za fenomenalną metodę na przełamywanie w dzieciach bariery do tego, by mówiły, ponieważ gdy odgrywamy rolę, nie jesteśmy sobą, a jak już mówię i podkreślam to, dziecko starsze nie cierpi być wystawiane na widok publiczny i nie cierpi poczucia, że być może się kompromituje lub że nie jest czymś tak dobre, jak myśli, że jest. Jeżeli damy mu szansę, by było kimś innym, może zamienimy się rolami, niech dziecko będzie nami, a my będziemy dzieckiem, możemy odkryć, że będzie używało języka polskiego o wiele chętniej, a wiadomo, że im chętniej, tym lepiej, bo tym lepsza perspektywa na jego utrzymanie i dalszy rozwój. W odgrywaniu ról poniekąd mogą nam pomóc czworonogi, ponieważ możemy się wypowiadać w ich imieniu, możemy ich używać do tego, by je opisywać, by zgadywać, co znaczy ich zachowanie. Ludzie, którzy mają zwierzęta w domu, wiedzą, że możliwości są nieograniczone. Przestrzenie językowe. Przestrzeń językowa. Pisałam o tym w felietonach, które publikuję na portalu Dobra Polska Szkoła. To przestrzenie, wyznaczone miejsca w naszym domu, choć niekoniecznie, w których posługujemy się tylko językiem polskim. Nie chciałabym za bardzo rozwijać tego tematu, ponieważ to jest obszerny temat, bardzo zachęcam do tego, by przeczytać to, co napisałam na ten temat na portalu Dobra Polska Szkoła w felietonach Przystanek Babel mojego autorstwa. Ponieważ, jak mówię, jest to temat tak obszerny, że właściwie to można by mu poświęcić oddzielny webinar. Natomiast ja wspominam to tutaj jako jedną z porad na utrzymanie i rozwój dwujęzyczności u dzieci. I w dalszej kolejności możemy wykorzystać polską telewizję, internet, a także co tylko przyjdzie nam do głowy, jakie tylko mamy pomysły, jeżeli interesujemy się teatrem, może przedstawienia teatralne, może historie rodzinne, może wspólne gotowanie, czytanie książek kucharskich po polsku dzieciom, które mają takie zainteresowania, może bardzo przypaść do gustu, a potem wspólne, prawda, realizacja przepisów w kuchni razem z nami, podróże. Podróże są niezwykłą okazją do tego, by rozwijać język, zwłaszcza jeżeli są to podróże do Polski. I wreszcie język polski poza domem. Chciałabym tutaj wrócić do tego, co już powiedziałam. Środowisko dla starszego dziecka ma znaczenie przeogromne. To, jak środowisko jest nastawione do jego dwujęzyczności, jak jego rówieśnicy traktują jego dwujęzyczność, może wręcz przesądzić o tym, czy nasze dziecko będzie chciało, czy nie będzie chciało uczyć się języka. Dlatego warto zatroszczyć się o to, by poza domem dziecko miało kontakt z ludźmi, którzy mają do języka polskiego pozytywny stosunek. Czy to będą dorośli, czy to będą rówieśnicy. By stwarzać dziecku możliwości posługiwania się językiem polskim. Jeżeli mieszkamy w
w miejscu, gdzie nie ma zbyt wielkiej Polonii, a to jest moja osobista sytuacja, wtedy no, warto organizować spotkania z tymi Polonusami, którzy są w zasięgu ręki, choćby po to, by dziecko słyszało, że nie tylko my, nie tylko jeden rodzic w najbliższym otoczeniu posługuje się tym dziwnym językiem, ale są inni, by miało możliwość słuchania normalnej, naturalnej konwersacji w tym języku. Jeżeli jest, czasami może warto zainwestować, wybrać się gdzieś dalej, jeżeli jest organizowany jakiś festiwal, może pokaz polskich filmów, może jakiś festyn. Wszystko po to, by w dziecku utrwaliło się przeświadczenie, że warto uczyć się języka polskiego, ponieważ nie jest to tylko ten dziwny język, którego wymagają ode mnie moi rodzice lub którym posługuje się tylko moja mama lub tata, ale żywy, rozwijający się język, którym posługuje się mnóstwo innych ludzi. Wtedy dziecko odczuje potrzebę nauki tego języka i inspirację i najprawdopodobniej lepszą motywację niż gdy tylko ma do czynienia z nami, z rodzicami. To tyle, proszę Państwa, co chciałam Państwu powiedzieć i pokazać na slajdach. Wspomniałam już, nie powiedziałam tego na początku, że o wiele więcej na temat dwujęzyczności i mojego osobistego doświadczenia w wychowywaniu dwujęzycznym moich dzieci zawarłam w felietonach, które piszę pod takim zbiorczym tytułem Przystanek Babel i publikuję na stronach Dobrej Polskiej Szkoły. A teraz, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, dobrze, ja zaraz przejrzę i może zobaczę, czy jeszcze powinnam się do czegoś ustosunkować. Czy trzeba informować dzieci, ile czasu poświęcają na polski? Nie, nie trzeba dzieci informować, absolutnie. Dziecko powinno mieć poczucie, że nasza komunikacja z nim wydarza się, że to jest coś naturalnego. Oczywiście, chociaż może troszeczkę inaczej. Dziecko przyswaja język. Dziecko przyswaja sobie język na wiele różnych sposobów, tak? Czyli przez czytanie, przez słuchanie, przez komunikację z nami. I najlepiej by było, gdyby było to dla niego coś naturalnego. Gdyby weszło w jakąś taką rutynę, że komunikujemy się po polsku, tutaj oglądamy filmy po polsku, Skype'uję po polsku, tutaj mamy jakiś program w internecie, który jest po polsku i my rodzice nadzorujemy w miarę naszych możliwości, ile dziecko spędza nad tym czasu, ale dziecko nie powinno absolutnie mieć tej świadomości, bo jeżeli powiemy dziecku, słuchaj, wyrabiamy 20 godzin tygodniowo, to może się zdarzyć to, co bardzo często obserwujemy, gdy dzieci odrabiają pracę domową lub nie wiem, dobrym przykładem może będą lekcje muzyki, tak? Że dziecko wraca z lekcji muzyki, ma się nauczyć grać jakiś fragment, no ale pan na lekcji muzyki powiedział, że ma codziennie tylko 3 razy to przegrać. I mija kilka dni, jest dzień przed następną lekcją i dziecko nie opanowało jeszcze tego utworu, czy fragmentu utworu, ponieważ ono rzeczywiście tylko grało te 3 razy, czyli realizowało to, co mu zostało powiedziane, i nie doszło w ten sposób do celu. Także myślę, że jeżeli powiemy dziecko, słuchaj, musimy zrobić no, 20 godzin języka polskiego minimum, bo w przeciwnym razie to do niczego nie dojdziemy, to dziecko zacznie kombinować. Aha, no dobrze, no to ja już tu dzisiaj czytałam przez 15 minut, tak? To mi wystarczy. O, bo już mi zostało tylko 2 godziny do wyrobienia. Bo oczywiście ogromnym bonusem będzie, jeżeli to będzie 25 godzin, a może trochę więcej. Oczywiście zdarzą się pewnie tygodnie, że nie wyrobimy 20 godzin, ale może potem zdarzy się jakiś tydzień, że wyrobimy 27 godzin. Chociaż z drugiej strony myślę, że nie warto stać z zegarkiem w ręku, prawda, i sprawdzać każdej godziny, którą dziecko poświęca na jakąś formę nauki języka polskiego. Myślę, że po prostu generalnie, by mieć poczucie, a poza tym jako rodzice, myślę, że bardzo dobrym barometrem tego, czy poświęcamy na język polski wystarczającą ilość czasu, będzie to, w jaki sposób dziecko, jakie dziecko robi postępy i jak wygląda ta nasza komunikacja. Czy czujemy, że ona robi się coraz lepsza? Czy czujemy, że dziecko poszerza swoje słownictwo, że przestaje robić błędy, które może na początku robiło? I myślę, że tak powinniśmy do tego podchodzić.
Dobrze. I jeszcze jest moja 12-letnia córka, słucha prezentacji, zdziwiła się, że polskim należy posługiwać się około 20 godzin na tydzień. No tak jak powiedziałam, najlepiej posługiwać się cały czas, tylko że jest to niewykonalne, ponieważ mieszkamy w kraju, gdzie językiem obowiązującym jest zupełnie inny język. Padło słowo posługiwać się. Aha, to może jeszcze wyjaśnijmy sobie, to nawet było pokazane na tej planszy, którą ja tutaj Państwu w pewnym momencie pokazywałam. Chodzi o posługiwanie się, a jednocześnie posługiwanie się i używanie języka polskiego, tak? Bo jeżeli popatrzymy, jeżeli przez posługiwanie się rozumiemy aktywną komunikację, wtedy. No to wtedy nie będzie to 25 godzin. Natomiast używanie języka będziemy używali również wtedy, gdy będziemy czytali na głos czy po cichu, gdy będziemy słuchali muzyki, bo wtedy będziemy używali naszej wiernej znajomości języka, czy nawet jeżeli będziemy oglądali film. Dlatego te 25 godzin to jest jednocześnie posługiwanie się i używanie języka polskiego. Największe wyzwanie w wychowaniu mojej 16-letniej córki. Największe wyzwanie w wychowywaniu mojej 16-letniej córki to jest wyzwanie natury psychologicznej, czyli typowe kłopoty nastolatków, które mają w ogóle nie mają nic wspólnego z językiem. To, że komunikuję się z nią w języku polskim, to jest po prostu narzędzie, natomiast problemy leżą zupełnie gdzie indziej i myślę, że ludzie, którzy mają nastoletnie dzieci, wiedzą dokładnie o co chodzi. Problemy w komunikacji w naszej rodzinie, mówię, to nie są problemy stricto językowe, to są problemy zupełnie innej natury. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, na które mogłabym odpowiedzieć? A jak nie, to myślę, że będziemy pewnie powoli kończyć. Nie, chyba już nie ma pytań. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Jak powiedziałam, jeżeli dadzą Państwo nam sygnał, że byliby zainteresowani kolejnymi webinarami, może nawet zrobilibyśmy jakąś ankietę, jeżeli jest zainteresowanie, to dokładnie jakimi tematami, to myślę, że temat webinarów jest otwarty i może w przyszłości będziemy jeszcze mieli okazję się spotkać. Serdecznie dziękuję. Zachęcam Państwa do czytania naszych materiałów zamieszczanych na stronie portalu Dobra Polska Szkoła. A wszystkim życzę sukcesów w dwujęzycznym wychowywaniu dzieci. Do widzenia.